Siema, siema, wstaliśmy dzisiaj z Koroświt, tak jak obiecywałam, dzisiaj dzień od strony organizatora. Zaraz zajrzymy do diakonii gospodarczej, czyli do kuchni, czyli to, co faceci lubią najbardziej, czyli jedzenie. To chodźcie. Dzisiaj na kuchni Natalię, która jest z grupy gospodarczej i ma tutaj taką przepiękną kamizelkę. Po tym ich rozpoznacie, ekipa Boski Festiwal, proszę bardzo. Słuchaj Natalia, jak tu wygląda w ogóle praca? Dużo macie pracy? No trochę jest. Musimy zadbać o to, żeby wszystkie zespoły i księża mieli co jeść. Musimy też zmywać, szykować. Trochę roboty jest. Witamy Natalię z grupy modlitewnej. W ogóle same Natalie tutaj nam się przewijają, ja nie wiem, co się dzieje. Słuchaj Natalia, czym się zajmuje w ogóle diakonia modlitewna? Omodla wszystkie sprawy. Jesteśmy diakonią muzyczną w Oazie i tutaj na Boskim Festiwalu po prostu przejmujemy obowiązki znów diakonii muzycznej, żeby śpiewać w czasie Eucharystii, w czasie nabożeństw ewangelizacyjnych, tak jak wczoraj, w czasie uroczystej inauguracji. Ostatnia diakonia ewangelizacyjna. Witam Szymona. Cześć Szymon. Cześć. Jakie są wasze zadania? Wygląda na przykład tak, jak tutaj prezentuje nasza koleżanka Zuzia, czyli mamy skrzyneczkę ze Słowem Bożym, z fragmentami z Pisma Świętego i po prostu nosimy. Jeżeli ktoś chce, to podchodzi i sobie bierze. To jest jeden ze sposobów. Innym sposobem jest chodzenie zazwyczaj parami i po prostu zagadywanie do ludzi. Cześć, co słychać, jak tam leci, podoba ci się fajny festiwal. I potem delikatnie wkręcamy tam jakieś teksty o Panu Jezusie, czy poznałeś Boga w swoim życiu, coś w tym stylu. No i tak właśnie, tak to działa. Na Boskim Festiwalu jest czas na wszystko. Na zabawę, na śmiech, na radość, ale też na chwilę powagi i zadumy. Za chwilę o 11:30 odbędzie się msza święta, na której będzie ksiądz biskup, który poświęci figurę Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych. W godzinach popołudniowych mnóstwo paneli dyskusyjnych z bardzo ciekawymi osobami, między innymi z egzorcystą. No to zaczynamy i po cichu słuchamy. Wieczorem na polskiej scenie wystąpiły takie zespoły jak Porozumienie i Chemia. No to lecimy do zabawy. To już koniec, a jutro dzień od strony gwiazd. Pozdro z dachu, Paulina Radke, SGM.
Dzisiaj teraz rozmawiamy z szefem wszystkich szefów, tak? Ksiądz Grochowski, główny organizator od wielu lat tego festiwalu. Przeksiędza, ile trwa w ogóle przygotowanie takiego festiwalu? Kiedy się kończy, to kiedy ksiądz przygotowuje następny? Nie wiem, co mnie to obchodzi w ogóle, po co mam? No nie wiem, nie, cały rok. Co rok, no dobra, jak cały rok, to cały rok. A przeksiędza, a jak wygląda selekcja co do zespołów? Ja się tym nie zajmuję, to już młodzież. Ksiądz ma od tego ludzi, tak? No, a skąd wiesz? No widzę. No, młodzież tym się zajmuje i po prostu ja tylko jedynie zaglądam, zobaczę, co tam oni wymyślili i tak jak mi się spodoba, to no bierzemy pewnie. A, no to super. A teraz tak, tu mamy naszego zwierzaczka. Słuchajcie, nasz zwierzaczek festiwalowy to jest Timo, osobisty pies księdza Grochowskiego, ale generalnie daje radę, jest bardzo miły i przyjemny, jak widzimy. I też się bawi na koncertach. Tak. Oczy w gipsie, jasne. Bardzo jest aktywny i w ogóle szaleje, zwłaszcza jak burza jest, to też tańczy, skacze, robi piruety i wszystko. No w ogóle trochę jak taki jak pogo, nie? Pogo się powinien nazywać w ogóle. Tak. Jestem na tak. Jesteśmy na tak, myślę, że tak. To dziękujemy bardzo i... Nie szkodzi. I życzymy powodzenia w organizacji następnego festiwalu. Jak będę chciał. No to jak my będziemy chcieli. Na razie chcę, ale nie jak później będzie. No jak my będziemy chcieli, to będzie. Jakieś kaprysy, że przyjdą, co? Ja nie wiem, może akurat tak się starze, że nie będę chciał. I co wtedy? No to wtedy młodzież się za to weźmie. Szybka akcja. No mam nadzieję. Tutaj nie ma czasu na zastanawianie się. No właśnie, bo tak jest, nieraz, że człowiek chce, a potem nie chce i tak potem nie wiadomo, co robić. My już będziemy wiedzieć, co robić. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy.